Ja od małego rowery, tylko rowery. Ser, wino. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w drugiej części szóstego, ostatniego odcinka Wkręceni w Tour. Na koniec poprzedniej części wspaniały wyścig. To przejdzie na pewno do legendy. Tak, tak, wiem, wiem. Gratuluję, Paulina. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Bardzo duża przyjemność, naprawdę bardzo duża przyjemność. Nie, serio, to był przepiękny czas, to był przepiękny wyścig, ale w tym odcinku na sam koniec porozmawiamy jeszcze o tych, których nie widać za bardzo w Tour de France, a także ogólnie o Francji. W poprzedniej części mówiliśmy o kolarzach, którzy są pomocnikami dla innych kolarzy, ale tym wszystkim kolarzom pomaga rzesza ludzi, sztab. Jak to wygląda na takich wielkich turach? Pewnie mi nie uwierzycie, ale tych 8 kolarzy to tylko 1/4 ekipy. Do tego wszystkiego jest jeszcze 4 masażystów, 4 mechaników, 3 dyrektorów sportowych, lekarz, szef kuchni, kierowca autobusu i kierowca ciężarówki. Dodatkowo jeszcze tak pewnie 2 osoby odpowiedzialne za media i 2 osoby, które zajmują się hotelami, czyli zawożą do hotelu walizki, wnoszą je do pokoju i po prostu kolarze jak przyjeżdżają, to idą i pewnie te walizki są nawet rozpakowane. 3 dyrektorów, to niedługo będzie więcej tych dyrektorów w teamach niż samych kolarzy. Ale wiesz, jak to jest. 2 dyrektorów jedzie w tym wozie pierwszym, a 3 dyrektor jedzie w tym drugim, który odstawia gruppetto na przykład. I pewnie każdy jeszcze coś innego mówi do słuchawki swoim kolarzom, co ich strasznie musi wkurzać w trakcie wyścigu. No, zdarza się, że zawodnicy pyk wyciągają słuchawkę z ucha. A teraz mam do Ciebie takie pytanie zupełnie z innej beczki. Jak byłaś w podstawówce, to co najchętniej rysowałaś w zeszytach? Ja od małego rowery, tylko rowery. A tylko rowery? No, kwiatki, serduszka. O wiesz, bo byli tacy, którzy rysowali zupełnie coś innego i teraz postanowili to samo rysować na trasie Tour de France, a potem inni ludzie musieli to zamalowywać. Là, on vient de faire un genre de petit hibou. C'est parce que j'aurais fait 2 pattes comme ça, mais on va faire. Pour cacher la vue d'un sexe au public. Alors on a fait un petit hibou. Ouais, ouais. Courage. Merci, merci. Ah ouais, 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 il y en a une. Vite, ouais. Ouais, tu fais le rond, tu traverses tout, qui arrive là. Ouais. Catalactif, hein. Sur 5 km. Ah ouais. On essaye de pour que ça se voit pas. On va essayer de faire des ailes, alors papillon. Ah, je vais le faire. On est jamais sûr. Toi, tu fais n'importe quoi. Ouais, bien vu. Je vais faire 2 vieux. Ouais, toujours, c'est beaucoup dans l'école. Hein. Bon, on y va. Allez, c'est parti pour une autre. Ach, Francja, Francja. Piękny kraj, piękne widoki, piękne ulice. Spędziliśmy 3 tygodnie we Francji. Poznawaliśmy ten kraj od strony nie tylko kolarskiej. Co najbardziej zapamiętałaś z tych 3 tygodni?
Ja zawsze z dużym zaciekawieniem słucham opowieści Krzysztofa Wyżykowskiego o tych wszystkich zameczkach. Jestem bardzo ciekawa, czy ich jest więcej niż w Polsce, czy mniej? Wiesz może? Wydaje mi się, że więcej i że to dużo więcej może być. Chociaż nie wiem. A ty polubiłeś Francję? Spodobała ci się? Tak, ale od tej strony bardziej kulinarnej, wiesz. A że ślimaki? Ale bardziej ser, wino na przykład. Zresztą widać po mnie, że ja to tak zaczynam zwiedzanie kraju raczej od kuchni. A dla tych z was, którzy obserwowali głównie trasę wyścigu, film o Francji. Trzy tygodnie 106. Tour de France za nami. Dobiega też końca nasz program. Byliśmy z wami przez te 3 tygodnie. Łukasz. Paulina. Dzięki, że z nami byliście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał Eurosportu Polska. Pamiętajcie o łapka w górę i komentarzach. Są zawsze mile widziane. I do zobaczenia. Może gdzieś na trasie jakaś szosa. Może Tour de Polon. Zobaczymy. Dzięki wielkie. Cześć.